Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. A dlaczego ty tu jesteś, przepraszam? No, powiedziałam, że ty przyjdziesz. Uważam w ogóle, że y, mało się mówi o tym, jak bardzo urokliwi są brzydcy ludzie. Oczywiście. A bo za tym wie, że my nie istniejemy tak generalnie tyle. No prawda, to, jesteśmy pozory. w Matrixie, to już Andrew Tate powiedział. No. Przecież jeżeli nie ma się dystansu do siebie, no to człowiek się pogubi w pewnym momencie i się wypierdoli o własnego. I wtedy sobie postanowiłem, że zostanę reżyserem po to, żeby zekranizować tego złego. A. A drażni cię głupota? taka okay. głupota z swojego punktu widzenia. Ta, mi to ani nie przeszkadza, ani nie pomaga? Może jesteś moją krwią? Ty, ty jesteś moim synem? Nie, nie A może wiem. jesteś moim bratem? A może jesteś moim synem? A może... Mm. Nie. <grym wytrzał> tu? Tak, Tu? Tak. Jezu, jest jak, jakieś plamy są na tym fotelu brązowym, no, serio. Ale to nie jest plama po tobie. Dzień dobry, witam Cześć. serdecznie. Nie, to nie jest plama po mnie, bo dopiero co tutaj przyszedłem. Myślę... O kurczę, myślałam, że wcześniej tej przyszedłeś i zrobiłeś te plamy i teraz udajesz, że to nie jest twoja plama. Dałem plamy. Dałem plamy to nie będzie pierwsza plama, jaką będziesz dawał, ale um, słuchaj, um, te ściany sobie zostawimy między nami, żebyśmy mogli sobie pogadać tak, jakbyśmy się um, w nie ogóle znali. nie znali. A ponieważ się w ogóle nie znamy, w to związku z tym... Mi się przedstawić. To nie jest nic nadzwyczajnego. Nie, możemy się poniekąd sobie przedstawić, ale możesz mi powiedzieć, z jakiego powodu tutaj jesteś? Co takiego zrobiłeś w swoim życiu, że tutaj zostałeś, że tak powiem, zainspirowany przez naszego wspólnego znajomego, żeby tutaj przyjść, powiedz? Nie wiem, no to chyba u niego w głowie raczej siedzi, dlaczego chciał mnie tutaj zaprosić i z jakiego powodu. No. Natomiast ja, czego ja nie zrobiłem w życiu, no. Ale... Raz, łącznie z wszystkimi plamami możliwych różnych kolorów. <laughs> Przychodzisz do takich różnych miejsc, robisz najpierw plamy, potem wychodzisz mówisz, kurwa, co, co tak, to? Tak, to nie ja, tutaj, to nie, nie ja. Tak, to nie ja, to nie ja. No tak, oczywiście to... Widziałem. Wiesz, ale powiedz mi, do jakiego stopnia kłamiesz i powiedz, co fajnego ci się udało wykonać, że, za przeproszeniem, ten nasz wspólny znajomy pomyślał sobie, że, a dobra, weźmiemy go tutaj, bo może sobie pogada o czymś fajnym. Nie, ja nie kłamię. Ja po prostu strasznie dużo rzeczy robię w swoim życiu, więc nie wiem, o Jaką konkretną mu tutaj rzecz chodziło? Ja przede wszystkim jestem sobą, to jest moja taka najważniejsza dewiza Aha. w każdym aspekcie mojej gdzieś tam jakiejkolwiek twórczości, Aha. jakby ją nazwać. A jednak twórczość, no. A i owszem, tak. Aj, owszem. Ale to jest. Ale to, to jest twórczość przez TFU. tfu. A ten, tfu, tfu twórczość. Tfu, tfu. Wtedy Oczywiście, się plamy co, robią też. To, co to jest, to ocenią, oceniają ci, którzy okay. to mają y, okazję albo nieszczęście to oglądać, bo, albo dokładnie. tego słuchać. Nie nieszczęście. No, <laughs> słuchaj, bądźmy w tym miejscu. Słuchaj, twoje szczęście nie musi być szczęściem innych, a ich y, nieszczęście, że cię oglądają, może być... Nie należy właśnie tak podchodzić. One być. mogą być twoim szczęściem, bo na przykład możesz dzięki temu żyć. Na przykład przez chwilę, ale myślę, że te... Y żyć trzeba umieć, a nie kitrać jak Frajer. Myślisz? Znaczy to jest dewiza e, Wojtka Sokoła. Chociaż aha. nie pamiętam, kto to pierwszy powiedział, bo to jest jakaś parafraza, którą Wojtek Sokoł użył. Aha, w sensie je, jeszcze swoje. raz powiedz, jak to się nazywa? Jak to, jak... Żyć trzeba umić, a nie kitrać jak frajer. A nie kitrać, aha. No, Ale tu to... chodziło o wydawanie hajsu No właśnie i tak chciałam dalej. powiedzieć, że dosyć merkantylnie za przeproszeniem, to zabrzmiało. A to ma zna, dla ciebie znaczenie? Nie, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, tutaj o taki knajacki, warszawski sznyt w tym wszystkim. A. Żyć trzeba umić. Takie tak, powiedzenie, rozumiem, tak, rozumiem, tak, rozumiem. takie grześciukowe. Trochę no z tak. lat 50. Że, takie trochę jest prasowane już czasem, ale. Proszę, tak. Wiesz co? Dlaczego dlaczego ty tu jesteś, przepraszam? No, powiedziałam, że ty przyjdziesz. A, okej. Okay, no, no przecież tak inaczej nie byłoby żadnego powodu, żeby wstawać o takiej wczesnej porze. Popatrz, która jest godzina. No 11. No, ale przestań jest dopiero 7.40. no nie kłamno. <laughs> ja wczoraj, ja wczoraj wstawałem, tak, bo mam poranki. Tak, e, masz no, poranki niepotrzebnie. A gdzie niepotrzebnie się, właśnie. A gdzie się porankujesz? Dlaczego znaczy, robisz gimnastykę dla kogoś? Robię gimnastykę. intelektualno seksualną czy jakoś? Kilkuset tysięcy osób, taką. Kilkuset, ale naprawdę czy jesteś przy nadziei, że to jest? стеле Nie, 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 nie przy nadziei. Wiem, ile Aha. tam osób to ogląda. Tak? Ja robię taką gimnastykę po prostu od jakiegoś czasu codziennie. I od której? Po rano, od siódmej rano do dziewiątej A to dajesz radę? Daję Oj. radę, chociaż ja jestem tym typem gościa, który jednak wstaje, lubi wstawać tak później, czyli mhm. gdzieś tak 11:00. Ale A? natomiast to jest świetna okazja akurat Aha. do tego, bo wstaję sobie o tej szóstej załóżmy, e, e, robię ten poranek 7, dziewiąta wracam do domu i sobie śpię do 1150 na przykład. A widzisz, ja myślałam, że wtedy jest tak rozgrzany rozmowami i tym rozumiem, że mikrofonem mikrofon cię już rozgrzał do tak myślisz do mikrofon nie no bo to zwykle poranki to są zwykle w takim miejscu gdzie no są mikrofony są, są, są kamery mikrofony. różne rzeczy aha są, są kamery nawet holender to musisz mieć jeszcze urodę rano Holendra nie ma Hol dla Holendra pracowałem kiedyś aha ale zrezygnowałeś e bo nie nie nie, nie płacił nie, nie, nie chyba nie nie płacił płacił <laughs> pozdrawiam holendera Rinke Roenz się A, nazywał. Rozumiem, dla innego taki... Holendra też pracowałem ja na której na holenderskiego nazwiska nie ma na nie ma, no ale e, wiesz, nazwisko nie świadczy o człowieku, dalej? Zdecydowanie, ale tak, no dla Holendra pracowałem i na, nasłuchałem się dome, o jo. Czyli, e, czyli ja pierdolę najprawdopodobniej, to, to, to chodzi ładnie. po holendersku i tak dalej, no? no to, więc... to do, dobrze, dobrze, ale rozumiem, że też musisz mieć rano urodę, tak? Ja nie mam jakiejś specyficznej no fantastycznej no... urody, ale to też brak urody jest też swoją urodą. Ale to jest urodą. oryginalne, przestań. Teraz wszyscy mają urody. Facet bez urody jest super. Naprawdę. A no, nie, no ja też się zgadzam, ale uważam w ogóle, że e, mało się mówi o tym, jak bardzo urokliwi są brzydcy ludzie. Oczywiście, ponieważ e, brzydota jest, ma też swój wdzięk, ma swoją oryginalność, wyjątkowość zazwyczaj, Z zdecydowanie, nie? Zdecydowanie, dlatego jak ja na przykład widzę, nie Aha. wiem, że ktoś rozpacza strasznie, bo ma bliznę na twarzy, o. Czy coś nie, no dla mnie to jest w ogóle super sprawa. Ja uważam, że to są fantastyczne znaczenie przez historię i życie, i nie ma co się tego sprawiać. Albo wstydzić nawet ktoś się urodził nawet z czymś takim czasem. Oczywiście, prawda? Że tak. I też uważam, że należy to pieczołowicie chronić tak? i wcale nie Aczkolwiek też innym. uważam, że jeżeli ktoś chce sobie coś zrobić z ryjem, tak, chce sobie tak coś wstrzyknąć, jasne. chce sobie pociąć, niech sobie robi. To jest absolutnie jego sprawa. Oczywiście, my nie musimy najwyżej tego oglądać. Dokładnie. Możesz znaczy... zamknąć oczy na chwilę, jakby co, w razie no to czego. To, to będzie nieelegancki. To ja coś powiem. <laughs> dam Ci taką szansę, jeżeli będziesz chciał też ścianę kiedyś roze, roze, rozebrać, że się tak wyrażę, czyli zlikwidować, to y, możesz sobie mnie wyobrazić w jak najlepszej, y, że tak powiem, wersji. I... To też będzie dobre, bo to jest tylko i wyłącznie Twoje wrażenie. Oczywiście. A poza tym wie, że my nie istniejemy tak generalnie, to tylko prawda, To prawda, jesteśmy. w to już Andrew Tate powiedział. No, przecież, Że wzięliśmy czerwoną tabletkę. Znaczy, właśnie nie wzięliśmy tak. tej czerwonej tabletki, tylko wzięliśmy niebieską i sobie siedzimy dalej w tym maku. Te o niebieskiej nie mów tak mocno, bo nie wiem, czy chcesz, żeby cała rodzina o tym wiedziała. No, ja niech wie, no to też nie tak? jest żaden wstyd, że komuś nie staje. Przecież. Ale jesteś tak od, taki odważny i tam, mamie, tacie też byś o tym opowiadał? Tacie nad grobem, owszem. Już od 20 paru lat mówię R tego aha, w tym sensie. Więc tata, no tak, tata jest <laughs> Wolny już, wolny. jemu Data, można Data, powiedzieć, że tabletkę czerwoną. że jemu się udało nie widzieć tego, symulacji. nie, nie widzieć tego, co wyprodukował za przeproszeniem, w twoim y, wypadku, prawda? to domny byłby zawsze. Myślisz? No, ale nie myślę, A czy tylko to jest wiem. twoja nadzieja. No, ale napisał to nie jest to nadzieja. Ja wiem o tym doskonale. Tak? E... Przekazy, przekazał ci to jakoś. Oczywiście przekazuje mi to mentalnie. Przekazał mi przede wszystkim swoje poczucie humoru. O. Dosyć mocno. I na swój temat też? Na mój tak, tak czyli na jak swój... najbardziej. Masz to, tak? Masz ten rodzaj e, ładnego dystansu, że tak Oje, powiem, tej jeżeli takiej, 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 nie nie ma takiej, nie takiej, 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 Totalnie. Tym mm -hmm. bardziej w rozrywce czy w mediach, jeżeli nie ma się dystansu do siebie, no to człowiek się pogubi w pewnym momencie i się wypierdoli o własne ego. To, tak, oczywiście. Jeżeli posiada ego, to może się wypierdolić, ale jeśli nie posiada, to nawet o tym każdy nie wie, że się wypierdala. Myślę, że każdy, nawet no ten człowiek. Ma ego, który super niego... ego. A super ego. I tak no, alter no. nawet jest alter kiedyś było, nie? Było alter. Ale ono ego. już wyszło, się, sobie To był alter art. Taka, tak, ono wyszło taka z mody firma. i teraz tylko możemy żonglować tymi słowami. A powiedz mi, generalnie, ale nie lubisz siebie, tak? Ja tak, pewnie. Tak. A lubisz... Akceptuję siebie, lubię siebie i No to e, pogodziłem w grupie. się ze sobą wiele razy. Ale musiałeś sobie podać rękę albo nacisnąć przycisk? Co, co robiłeś, żeby to się stało? No, musiałem popatrzeć w lustro i stwierdzić, że się akceptuję. Ale to tylko i wyłącznie lustro było Ci do tego potrzebne? No chyba tak, no bo przemyślenia własne mam, mam zawsze takie mam na swój temat i oczywiście czasami. I to nazwasz lustrem, rozumiem. Myślałam, że też myślisz o tej zewnętrznej stronie. Mówi... Ta, nie, też mówię o zewnętrznej stronie. Mówię o zewnętrznej stronie, że zawsze byłem tym gościem, który e, mając lat. E, Załóżmy, 14, Aha. wyglądał jakby miał 11 lat. Aha, to taki, takim niedorozwojem byłeś ewidentnym. No Niedorozwojem byłeś. tego nie nazwał. Ale no mówię, no takim wiesz, no, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Te słowa przestań, Pozytywny no, niedorozwój. No, naprawdę, pozytywny niedorozwój. Ty wiesz, jak szczęśliwi są ludzie, którzy na przykład nie dorastają, którzy ciągle są w jakiś sposób dziećmi. No nie, którzy... wiem, Michael Jackson nie był chyba taki szczęśliwy. No stary, ale ja z nim nie rozmawiałam dawno, a ty kiedy? Z nim? No. Ja, ja z nim nigdy nie rozmawiałem. Naprawdę? No. O kurczę, to udało ci się. Znaczy, nie wiem, rozumiem, że jesteś medium, tak? Jestem daleko posunięty. <grym> Nawet przesunięty jestem, powiedziałabym. Nie drążmy tego, ponieważ ty jesteś tutaj gwiazdą sezonu, za przeproszeniem. W związku z tym. Jakiego sezonu? No tego sezonu, tego, tego zdarzenia. A, okay. Ty jesteś gwiazdą tego zdarzenia. Nie wiem, czy wiesz. Nie, wiem. nie mówiliśmy ci o tym, bo nie, chcieliśmy, żebyś był skromniejszy, ale trudno już tak jesteś, jaki jesteś, no. Jestem. Jakoś to zniesie Jestem, mi... jestem jaki jestem, tak? Artysta. Tak, artysta. Michał Wiśniewski kiedyś miał taki program. A to artysta, Aha, sorry, tak. Jestem jaki. Tak? O, mm. Znaczy, miał taki program. Jestem jaki, jestem. Tak się nazywał. I on tam o, z mandaryną. O, z e, mandaryną. Tak. Oni robili wtedy taki reality show. A, to, to było taki... dla TVN-u. Oni Aha. ślub wzięli. A, I... wiem, w lodówce. Tak. Nie w lodówce, tylko w lodzie. Tak, i mój e, były operator. E, mój były operator, tak, było tam dużo robienia loda, że tak można Tak powiedzieć. jest, no oczywiście, ale to przy okazji, ale w mój... lodzie lody bardzo dobrze. Mój były operator pojechał z nimi. 呃。Uh Tam, tylko że tak? on miał wtedy z 10 lat, yy, bo pojechał z jego ojcem, ponieważ jego ojcem był tam szefem jakiegoś radia. Aha. Nie pamiętam którego, i się przyjaźnił z tym Wiśniewskim. Aha. I mój były operator jako dziesięciolatek był na weselu Michała Wiśniewskiego i spał w jakimś kurwa iglo. O, proszę! A zaprosiłeś go kiedyś do swojego jakiegoś programu, żeby o tym pogadać? O tym nie, ale wiele razy występował i przemazywał się, że tak powiem kolokwialnie. Tak? po A tym prze... programie. Jeżeli chodzi o przemazywanie, to wiesz, to takie ściemnia niemalowideł mi się kojarzy od razu z takim tytułem, ale. To już zupełnie jest inna, inna broszka. A co cię jeszcze. Brioszka. Brioszka, tak. Brioszka. A co cię tak w ogóle rusza w, w życiu poza samą pasją na przykład do mówienia do innych? Dużo rzeczy mnie tak? rusza. Rusza mnie strasznie obrazek. Obrazek. E, obrazek, film, e, mm -hmm. komiks. E, rusza mnie muzyka, wiadomo jak to Aha. muzyka, no rusza różne partie ciała i tak dalej. A, jesteś muzykiem, który, który rusza partiami ciała, czy partiami. Nie, m, e, raczej biegam e, nut? E, po scenie nieskładnie, Aha. dosyć jak słoń w składzie porcelany, ale mam z tego absolutną satysfakcję. Ale masz dużo porcelany? Nie mam. W domu no wie... w ogóle zero praktycznie. Nie, bo myślałam, że musisz przynosić swoją porcelanę, i pomyślałam sobie, że mogłbyś już ją rzeczywiście wytłużyć. No oczywiście można tak, zawsze ze swoją porcelaną. No stary! Na z porcelanu. Ale wiesz, co to w takich sklepach e, z gospodarstwem domowym, to tam jest dużo takiego, no tak, takiego, sz, powiedziałam, szajsu porcelanowego, to wtedy to nawet by ci niedrogo wyszło. Ale... Na pewno, w Cepeli. O, Cepeli już nie ma podobno. Nie ma, widziałem wiesz. właśnie, że likwidują stary, w Stary już w ogóle to jest tak, Cepelią już będziesz ty niedługo. No to na pewno. Ja Tyle lat, że Ty... powinienem być. Ja myślę, że już jesteś, tylko to nie chcesz. W Desie się mnie sprzedadzą. Nie się. Nie... Jako myśl... Bubel. Zaraz, ale myślę, że jeszcze desa będzie istniała wtedy, kiedy będą cię mieli sprzedawać, chyba że to będzie za chwilę. No, za 15 no, minut. Mówię, za chwilę, nie? Za 15 więc... minut, tak? Tak, więc... że to tak poleci. A powiedz mi, co co z tą muzyką wyprawiasz? Co robi z muzyką? No. Właściwie e, rzeczy, które, które ja czuję i lubię, ale mm -hmm. to nie są jakieś super popularne, więc. Mm -hmm. ja nie... Ale nie muszą być popularne. Ale co z nią robisz? Czy ty ją komponujesz? Czy ty ją wykonujesz? Czy ty ją piszesz? jestem czy ty ją... absolutnie lewy, jeżeli chodzi o e, tworzenie muzyki pod kątem instrumentów. Okay. Nie umiem nic zrobić. Ja najczęściej piszę teksty je wykonuję. Aha. I czasami wychodził z tego jakiś rap, czy też dla niektórych pseudorap, natomiast Aha. w tej chwili bardziej idę w stronę punka, rocka itd. uh-huh A te teksty, które sobie piszesz, to do tego komuś daje, dajesz te teksty, żeby napisał ci do tego muzykę? Czy jest odwrotnie, że coś usłyszysz i potem... Bardzo różnie. a różnie. Zdarza się... I, i ja wiem, i ja też zawsze się zastanawiałem, no czy, lepiej, czy lepiej jest najpierw napisać tekst, a dopiero później podłożyć to pod muzykę, Aha. czy na odwrót. Generalnie raczej mnie muzyka inspiruje dosyć mocno mhm. i ona powoduje, że jak już ją słyszę, to ja już sobie wyobrażam jakąś linię, jakiś tekst i, i już to mam w głowie, czy też melodię, jaka tam powinna być. Natomiast zdarza Zdarzało mi się wielokrotnie napisać jakiś tekst po prostu, który gdzieś tam sobie czułem, i potem przypasowywałem go do muzyki i razem z na przykład kimś, Aha. kto komponował, siadaliśmy i, e, i tworzyliśmy tak? coś i to było też, też bardzo fantastyczne. No. A dla ciebie ważne jest to, co z, tej, z tego tekstu wynika, to znaczy, że to ma jakąś um, powiedzieć, że jakąś tam misję, nie misję, ale w każdym razie jak, jakąś informację reanimę, tak. Ra, reanimację za chwileczkę ma, ale słuchaj, czy to ma jakby dla, dla ciebie znaczenie, żeby usłyszeć dokładnie, dokładnie coś, co nie musi być dokładnie tym, co napisałeś, tylko żeby ktoś usłyszał coś ważnego dla siebie wynikające z tego, przekaz, co ty tak napisałeś, zwany. tak zwany przekaz. Aha. E, to tak. To jeżeli, tak. Chodzi, jeżeli chodzi o mnie jako odbiorcę muzyki i różnych tekstów, to ja kocham odebrać przekaz od kogoś, mhm. ale nie potrzebuję tego za każdym razem, mhm. bo czasami wystarczy mi łopatologiczna muzyka, która jest tylko po to, żeby rozerwać się, albo spowodować, że się uśmiechniesz, mhm. albo nawet przez swoją głupotę, prostotę i prostolinijność, mhm. żeby do ciebie dotarła. No, ja Aha. z kolei mam odwrotnie i u mnie liczy się absolutnie przekaz i tekst Aha. jest dla mnie super, mega ważny. I na przykład płyta, którą teraz robię, dotyczy, cała, e, cała płyta dotyczy mitologii greckiej wow. w przełożeniu na metaforyczne odniesienie do rzeczywistości. Do o, współczesności. Więc... Ale przeleciałeś mitologię bardzo dokładnie. Sobie <laughs> Przeleciałem Paradowskiego. A tylko, ale no nie, mam nadzieję, że nie tylko, bo zejdzie parę innych rzeczy też Nie, no żartuję. No. Nie, nie, no. To nie, ale to też nie jest tak, że, że, to, że ja opisuję dokładnie datami. Nie, ja rozumiem, rozumiem. Nie, to jest inspiracja, <laughs> powiedziałabym bardziej taka metaforyczna. To jest tak, inspiracja to są, Or tak, to są wie, rzeczy w stylu Orfeusz i Persefona. To są panie łaskawe, czyli, Aha. E, czyli Erynie, Mojry. E, to są. To są że... Pewne stany w ogóle, tak. st sta stany Furie. emocjonalne człowieka, to jest psych psychiatria delikatna. No, oczywiście, no, gdzieś tutaj jest wyłepczony najprawdopodobniej mój stan psychiczny w tych tekstach. Mm -hmm. Będzie można go usłyszeć, ale mm -hmm. też jednocześnie wiesz, to jest trochę tak jak z pisaniem o kimś, znaczy mm -hmm. pisaniem powieści, która teoretycznie. Myśli sobie człowiek, czytając to, że to jest autobiografia danego gościa, a potem tak. się okazuje, że to absolutnie nie jest autobiografia, tylko on pozlepiał sobie e, pewne osoby z różnych znajomych, e, tylko po to, żeby m, mieć taką wiarygodną postać e, z rzeczy, które się właściwie wydarzyły, może niekoniecznie w jego życiu, ale które ale się są. wydarzyły naprawdę. Tak, tak. tak e, o tym e, ten e, Piotr Schmidt, czyli Mess, e, tak. taki raper, ten typ Mess, napisał książkę e, Jezus, bo chłasko napisał drugie zabicie psa, a on. Dwa psy przeżyły, chyba Aha. coś takiego. A widzisz, czyli inspiracja jakby tak, taka jakby w, w, środowiskowa. Środowiskowa, że, w, mhm. że wchodzi w coś takiego. A słuchaj, a y, y, byłbyś y, w stanie bez, bez muzyki po powiedzieć kawałek mi y, swojego tekstu? Tak ze zrozum wiesz, po to, żeby. Mogę tak, ale czytanie tak. zrozumieniem zrozumieniem. Rozumiem, Rozumiesz, o co chodzi. Mam taki że... numer, który się nazywa właśnie Trzy Furie i który opowiada e, o tym, co było od zawsze w każdej mitologii. Aha. Nieważne, czy to była grecka mitologia, czy to była mitologia rzymska, mhm. która zerżnęła z tej greckiej, ale o, tak. dołożyła swoje tam mhm. jakieś rzeczy. Czy zawsze to była, coś się zrzyna, żeby dołożyć. Dokładnie. Czy to była nordycka, mhm. czy też, e, nie wiem, u nas nawet... Bo Skandynawowie w... mają też bardzo taką specjalną... Poetykę, prawda? Zgadza się. No. Czy też na, nawet nasza pogańska, słowiańska, mm -hmm. gdzieś tam, e, 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 albo u Saksonów, Brytów, mm -hmm. czyli e, to było na przykład w Macbethie, e, gdzie mamy trzy furie, trzy wiedźmy, pani łaskawe, E, erynie, moiry, nieważne jak je nazwać, w każdej mitologii one się inaczej też nazywają, które wieszczą pewne rzeczy. Mają funkcje po podobne, jak gdyby. Dokładnie mm. tak i e, one są, to jest e, trochę tak, jak nawet e, w chrześcijaństwie mamy i w katolicyzmie, e, czyli e, Boga w trzech osobach. Bóg, Ojciec, Syn mm -hmm. i Duch Święty. Mm -hmm. No to tutaj mamy takie panie łaskawe. Jedna to jest e, dziewica, mm -hmm. druga to jest e, matka, a trzecia to jest starucha. To mm -hmm. są jakby trzy fazy kobiecości, które gdzieś tam przechodzą. Akurat na Zgrywamy to w Dniu Kobiet 8 marca, więc jest wow. to dosyć zabawne, analogicznie. Mm -hmm. I no i to jest tak, że to jest stan, przez który teoretycznie przechodzi kobieta przez całe swoje życie. O ile i, dożyje. O ile dożyje, oczywiście. Tak. I musi się borykać z tymi wszystkimi problemami, z tymi wszystkimi rzeczami, które się tam dzieją. O ile chce dzieją. i ma świadomość. Tak, jasne, że tak. Dobra. E, no Dobra. i tutaj mamy hmm. e, ją w trzech funkcjach. Funkcja tej dziewicy, tak. czyli e, to te, też Początku. było określane jako e, nierządnica, dziwka, e, bo to w, też w innych mitologiach, czy też właśnie w chrześcijaństwie, e, to był ten moment, w którym e, ta kobieta zaczyna dorastać i ona wchodzi w tę swoją seksualność i odkrywa to, i odkrywa w sobie tę kobiecość i staje się z naiwnej dziewczyny, zaczyna być kobietą. Potem mm. jest ta matka, czyli ta, która. Już daje, e, życie, daje życie. Daje tak? życie, która opiekuje się, mm. która e, pomaga i tak dalej. Mm. E, I e, często też je, jest w, w, w rolą jej jest akuszerstwo. Mhm. Jest, jest gdzieś tam akuszerką dla wielu. E, no i na końcu jest ta starucha, która jest teoretycznie złośliwa, zgorzkniała, zła. I do niej się przychodziło po to, żeby A na to przykład... to stereotyp jest trochę, wiesz? O, oczywiście, no. że to jest stereotyp, ale cała, cała mitologia jest oparta no na stereotypach. No tak, masz rację, fakt, e, fakt, fakt. I ta, do tej staruchy się przychodziło, jeżeli chciało się kogoś na przykład, nie wiem, skrzywdzić albo spowodować, że ktoś się w tobie zakocha. Uh -huh. e, no i ona też była podstępna, trochę zła i tak dalej. No i te Moiry, te Panie Łaskawe też występują jako wieszki. Tak samo było w MacBecie. E, one no. przepowiadały temu MacBetowi lask ten, nie brokiloński, nie Pamiętam, jak się zauważył ten... W każdym razie rodzaj finału. Tak, mhm. więc, że ten las pójdzie i on wtedy straci władzę i tak dalej, i mhm. tak dalej. No i generalnie to jest opowieść o tym u mnie, o tych, o tych trzech stanach. Opowiedz kawałek tego tekstu, o kawałek, kawałek, no. Szepcze byli? mi matka, jej skóra blada, moja zbladła, zamarła jaźwa. Poczekaj, 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 ty to masz w dupie, czyli w głowie. Bardzo dokładnie. Powiedz to trochę wolniej, żebym mogła zobaczyć obrazki, bo ja też potrzebuję obrazek. Rozumiem. Dawaj. Szepcze mi matka, jej skóra blada, moja zbladła, zamarła jaźwa, jego skowyt w odmętach. Słyszę przede mną, dosięgam gardła. Jak elementarz. Jak sabecadła, co z pieca spadło. Moja pięść spada na kurwia matak, Tak bezpodstawna agresja. Szarpie klienta. Twarz poczerniała sińcem nabrzmiała, już nic nie pamięta. Jak po dwóch skrętach. Ręka mi skręca. naszej pętla wisielcza. Widzę bielgałek pozamiatane. Ból w karmazynie. Matka mi szepcze, gnij skór wysynie. Zaciskam kłykcie. Eee. No i dalej nie pamiętam wow. nie pamiętam, co tam było w każdym wow. razie. To drama dramatyczne bardzo. Tak, jest tam dramatyczne bardzo i znów mocne. trzy fu fu furie straszne zbrodnie szepczą mi do ucha, Aha. panie łaskawe, matka, kurwa i starucha. Z czasów, gdy nie było ojca, syna i ducha, Erynie w mojej głowie zawierucha. Aha. No to takie coś. Słuchaj, super to jest, ale rzeczywiście, ja y, 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 bardzo słyszę y, rytmizację. Wiesz, jak, jak mówisz, czyli te, te, to takie, takie nabicie, um, um, bo to jest w takim rytmie jakby ułożone takim dosyć stabilnym, prawda? Jak no, to, tak. prawda? to jest takie pum, pum pum, że przechodzi trochę w, w taką mową. Muzyczność, tak? No tak, no bo to, tak. jest, e, to jest taka deklamacja troszeczkę no, oczywiście. No, melorecytacja. recytacja. Aczkolwiek mm. ja to bardziej melodyjnie tam śpiewam trochę, Aha. A, a referenc z kolei brzmi jak Kasia Nosowska i hej. Aha! <laughs> bo, bo krzyczę go dosyć a, mocno. czyli jest czyli... E, też taka akcentacja jak, jak u nich, e, gdzie to odkryliśmy właśnie przez przypadek. Nawet napisałem do Kasi Nosowskiej, żeby się nie dograła, ale jej menadżerka powiedziała, że Kasia Nosowska jest zajebana robotą. To wtedy, bardzo dobrze. Wtedy to... była zajebana akurat biciem się z Caroline Derpieński i robieniem sobie e, reklam e, okay. z jej wizerunku. Każdy moment jest dla każdego e, momentem, który musi, musi być, musi przebrnąć przez niego. A powiedz mi, e, czytasz dużo, e, na przykład w takiej współczesnej literatury, która teraz powstaje i tak dalej? Kiedyś Jakoś bardzo się dużo tym, czytałem. Tak? Tak, teraz troszkę mniej mm -hmm. ze względu na brak czasu. Aha. Ja bardzo sięgam po komiksy. Tylko, że no właśnie, bo też komiksy są bardzo często spychane do tego worka na zasadzie, że to jest mało ambitna sztuka. Mm -hmm. Komercja taka bardziej? Yy, mm -hmm. Tak, gdzie, wszyscy, gdzie znaczy, wszyscy, dużo osób ma w głowie, że mówimy tutaj o Batmanach, Supermanach, mało osób pamięta o y, Maus, Arta Spiegelmana, y, mm -hmm. czy y, nie wiem, y, y, tego, współczesnego Araba, i no, mnóstwo Ale to są. Czy one są. Ja zupełnie nie znam tej nazwijmy to literatury, nazwijmy Jasne. ją, bo jest no to jest. literatura bezwzględnie, ale czy zawsze mi się to kojarzy z taką, takim dużym mrokiem. Nie jest tak, że to są yy, te, specjalnie te rysowane rzeczy, one są takie mroczne, są nie, takie bardziej. Nie absolutnie nie. nie mogą, konie... mogą nie być w ogóle mroczne, mogą hmm. być bardzo popowe wręcz, mogą być cukierkowe. Tam nie są bardziej mroczne niż, nie wiem, no reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. No. No. E... O, jeszcze ciągle się pamięta, proszę. Więc no, tak. no, na, na pewno, no niż Jądro Ciemności Josepha Konrada tak. no. Jest tak literatura, jest. która jest bardzo mroczna i tak samo są, są oczywiście bardzo mroczne komiksy. Są też komiksy, które są absolutnie no takim dla mnie guru, jeżeli chodzi o komiksy, to jest na przykład Guy DeLille i Craig Thompson. Guy DeLille, który robi kroniki jerozolimskie, Ooh. kroniki birmańskie, kroniki Fenian, czyli opowieść o, o tym, jak był w Pjongjang, a właściwie oh. jak był w stolicy Korei Północnej na kontrakcie i o, o, cały komiks jest o tym, że on spędza czas w Korei Północnej i w całym komiksie nic się nie dzieje. To znaczy nie ma żadnych zwrotów akcji, twistów, to jest po prostu klimat pobytu animatora z Kanady w Korei Północnej, Aha. o którym on opowiada. Tak samo Craig Thompson, który ma, taki, ma taką książkę Habibi, która bardzo mocno opowiada o historii Koranu, ale łączy ten Koran z kulturą indyjską i, i tam są zawarte indyjską, arabską. Wszystko jest zawarte w jednym takim komiksie, który jest przepiękny graficznie. Tak samo komiks Blankets, który on stworzył, który opowiada o pierwszej miłości, którą się ma w życiu i o tym, jak ona przemija w pewnym momencie i jak o niej zapominamy troszeczkę, ale na zawsze o niej pamiętamy, natomiast tam sama miłość gdzieś tam ulatuje. Jest to, to są piękne rzeczy, w których nic się nie dzieje tak naprawdę. Nie ma mroku. Tak. Jest... Przebieg życia, jak gdyby tak, że. że... Ja uwielbiam. Tak. To są, ja, ja o tym mówię często tak samo o filmach, że to są filmy o niczym. E, tak jak na przykład e, Pomiędzy słowami tak. e, Sofii Kopoli, e, który jest filmem właściwie o. Romansie, który wisi tylko w powietrzu, ale którego tak naprawdę nie ma, o przyjaźni, o samotności w wielkim mieście, którego się nie rozumie, czyli w Tokio. I to, to są rzeczy, które ja mówię, że one są o niczym, ale one przede wszystkim właśnie są o wszystkim, bo one są o życiu najbardziej. Nie ma nic bardziej o życiu niż właśnie tego typu rzeczy. Czyli to jakby. Taka przebieżka, można powiedzieć, taki, taki przebieg różnych emanacji jakby życia, w zależności od tego, w jakim miejscu się też znajdujemy. I to, co jest zwykle ciekawe, to to, że podskórnie wiemy o istnieniu czegoś innego, chociaż doznajemy tylko tego, czego sami doznajemy. A dzięki tej literaturze czy temu tego, tego otwarcia na posłuchania, czy po. Czy po zobaczenia jeszcze czegoś, dopełniamy sami siebie. Ja powiedz mi, jesteś w ogóle optymistyczny i taki pełen takiej wiary, nadziei, że jest dobrze, że w ogóle istniejemy? Ja jestem e, inaczej. Ja generalnie mam optymistyczne podejście do życia, Aha. ale optymistycznie realistyczne. To tak. znaczy, ja wychodzę z założenia, zwykle. Żeby się, że się, ja się nie napalam na nic. Ja z, wręcz wychodzę z założenia, że coś się nie uda, ale nie mam z tym problemu, jak Aha. się nie uda. I z... To, z... to cię nie, nie neguje, tak, to cię dokładnie. nie wy... I Dzięki nie temu to się udaje, a jak się nie uda, no to trudno, no to Jezus po prostu miało tak być i tyle. No. I teraz Czas... bierzesz następną rzecz do wzięcia. Dokładnie tak, czasami Aha. jestem sfrustrowany, czasami jestem wkurwiony po tak prostu jest. gdzieś wewnętrznie, ale też to nie jest tak, że to rzutuje absolutnie na moje życie i że ja przez to y, jestem ograniczony i się załamię nic nic nie zrobię. A czegoś nie lubisz? Tak naprawdę, znaczy nie lubisz, my coś kurwa rzeczywiście no dobra, <laughs> rozumiem holendrów. kolendrów. Ale kolendry. Tak... Holendry. Myślałem, że kolendrów. Nie kolendry. Kolendry, Kurczę, mówisz o czymś do jedzenia. Ja tak. to ja jestem w tym strasznie słaba. Kolendra, tak, 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 przyprawa. Jesz? Nie, no jem niestety w ogóle, ale jem beznadziejnie, więc generalnie nie rozmawiaj ze mną o kulinariach, bo możesz się zerzygać natychmiast na, na wstępie. Ale nie, udało mi się nawet rodziny nie otruć dzięki temu, że nie robiłam nic do jedzenia. No więc to jest... Mam taki Tak sposób. zwane zaniechanie. Oczywiście. Po prostu znam swoją nie, niedowartość, znam swoją wartość i tam, gdzie, wiesz, mój wzrok i intelekt nie sięga, tego, ja do tego nie sięgam, ponieważ szanuję to, że ktoś inny sięga i robi to fantastycznie. No, deleguję po prostu elementy świata. A Bardzo dobrze, tak A ty trzeba. delegujesz? Y inaczej. Ja jestem kontrol-freakiem. takim mocnym kontrol-freakiem. I... E ja umiem zarządzać zespołem, umiem zarządzać dużą grupą ludzi. Ale ktoś ci o tym mówił, że umiesz? Czy sam, sam uważasz, że... Nie, wiem, że umiem. Okej, okay, dobra, dobra. Dole, na rzeczy, które zrobiłem w swoim no, życiu. Dobra, e, ale e, ja mam też tak że ja bardzo nie lubię oddawać swoich rzeczy komuś. Mm -hmm. Czyli jeżeli ktoś na przykład miałby za mnie zrobić jakąś robotę, to okay. ja wiem, że on tego nie zrobi tak, jak ja będę no tego jasne. chciał. I dlatego należy się cza czasami pogodzić z tym, że ktoś tego nie zrobi tak, jak ty byś chciał. On to zrobi po swojemu. Ważne tylko, żeby włożył w to całego siebie. Mm -hmm. Jeżeli ktoś wkłada w to całego siebie i tak dalej, to wtedy może być też bardzo dobry, fajny, pozytywny rezultat. Nawet jeżeli odbiega on od tego, co ty sobie gdzieś tam założyłeś, mm -hmm. założyłaś. Już to umiesz, tak? Umie umiesz to prze przesunąć? U umiem kogoś, to przesunąć, okay. natomiast ja jednak jestem kontrolowany. Control ja ja lubię sam zrobić rzeczy, bo wiem, że jak ja do tego nie siądę z sercem, to nikt do tego nie siądzie tak z sercem. Ale super, jak ja. wiesz co? Bardzo mnie usprawiedliwiłeś przed samą sobą, no. ponieważ powiedziałeś jak to się nazywa to co ja mam i zawsze myślałam, że to jest jakaś schizofrenia albo paranoja. <laughs> nie, a to, to jest control freak. Dzięki, dzięki, tak. stary, dobrze, żeśmy się spotkali, bo też mam z tym właśnie ja w ogóle nie mam z tym problemu. Ja to bardzo lubię w sobie, ale nie zawsze lubią to inni, dookoła, inni dookoła. Bo uważają, że nie mam wystarczająco dużo miłości dla nich, w związku z tym, że jednak skontroluję mimo wszystko. I to wcale też nie dlatego, że uważam, że zrobię absolutnie najbardziej idealnie, tylko po prostu po swojemu i mam nad tym kontrolę, która czasem bywa dla mnie troszkę niszcząca. Mhm. Ale strasznie ale to jest moja natura. I teraz wiem, że z naturą nie powinno się tak strasznie walczyć, tylko żeby ona nikogo nie obarczała czymś złym. Wiesz, żeby nie zrobić komuś krzywdy, mówiąc krótko, robiąc coś takiego. Jasne. Control freak. Nie, to, to, jest, to jest ok. A powiedz, czy w tej, ta muzyczna strona Twojej, że tak powiem, jaźni życiowej jest Elementem najważniejszym? Nie, 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 nie. Dla mnie. A masz coś ważnego, bardziej, mniej i tak dalej, czy jesteś? Nie, wyrównujesz ja, te poziomy. Ja jestem trochę tutaj, y, jestem trochę jak Voldemort y, mm -hmm. z Harry'ego Pottera, mm -hmm. czyli swoją duszę włożyłem w wiele horcruxów, które są rozsiane na Ładne, różnych tak. płaszczyznach emocjonalnych i, e, i działalności mojej. Więc y, ja nie mam czegoś takiego, że to jest najważniejszy aspekt w moim życiu. Mm -hmm. Czy reżyseria, czy, tak. y, czy granie w różnych rzeczach, czy pisanie, mm -hmm. czy muzyka, y, czy nawet sam odbiór rzeczy. Po prostu ja sobie to rozkładam, bo to są rzeczy, które wszystkie jasty. To jakbym miał piątkę dzieci, no na Aha. przykład. No Nie mam tak, że jedno kocham bardziej. Aha. I, I też y, jesteś w stanie się spełniać, ale to jest tak, że pewne rzeczy robisz bardziej w czymś, a pewne rzeczy z siebie robisz bardziej w czymś i te wszystkie one się sklejają w, w całego ciebie, rozumiem. Tak, ale rozumiem... to jest też trochę, niestety my jesteśmy, żyjemy na takim świecie, że musimy patrzeć też na to, co nam daje pieniądze i co powoduje, no że będziemy sukcesywni mhm. pod kątem finansowym, po to, żeby móc być później sukcesywnymi pod kątem innym niż finansowy, bo wtedy będziemy mogli się rozwijać artystycznie, bo najprawdopodobniej to, co zrobimy, nie będzie e, e, dawało kokosów, takie Takich jak to, co robimy gdzieś tam komercyjnie. Mm -hmm. I to dużo osób ma. Ja znam strasznie mocno to środowisko reżyserów filmowych czy mm -hmm. też teledysków, tak. którzy zawsze musieli siedzieć w reklamach. O tak, bo te ja reklamy tak im przynosiły gigantyczne pieniądze. I szybkie dosyć. Tak, szybkie, gigantyczne pieniądze. I nie, nie musieli... takie strasznie, powiedziałabym, dogłębne od środka. Tak, nie musieli się po, po, podpisywać tam nazwiskiem swoim i tak, tak dalej, po tak, prostu tak to tak. robili. Odfajkowane cyk. Teraz mogę sobie usiąść do animacji, to... nad, nad którą siedziałem przez. Tak, czy ostatnie do filmu fabularnego, który, do którego się przygotowujesz 3 lata, tak. czy 5 lat, czy 8 lat i sobie cykasz powoli, ten scenariusz i robisz. No wiesz, ta umiejętność tego żonglowania tymi. Um, Emocjami i zapotrzebowaniami jest bardzo dużą sztuką i ona wymaga ogromnej inteligencji, wbrew wszelkim, poz wiesz, pozorom myślenia, że to jest tylko i wyłącznie taki cel sam w sobie i w, w danym momencie. Y oczywiście, ja myślę sobie, że z komercji takiej tej czystej też można wyciągać dla Jasne, siebie tak. bardzo dużo ciekawych e jakby doznań, bo na przykład coś, co w klipie robisz, to wydaje ci się takie jakieś takie głupkowate, w którymś momencie. Gdzieś odkleja ci się w czymś absolutnie arcypoważnym na poziomie właśnie, wiesz, no nie wiem, dramatu bardzo zaawansowanego, że ten jeden element jako kontrapunkt wyjęty z tej nazwijmy to, no powiedzmy, reklamy, który się gdzieś tam ulokował, może być tym kontrapunktem decydującym o jakości. Tego, tego właśnie dramatu poważnego ja y jasne. który jest. Na przykład mm. e, m, tu nie mówię akurat o reklamie, chociaż też twórcy reklamowi szczególnie za granicą e, e, mają fantastyczne projekty, fantastyczne rzeczy, ale na przykład weźmy taki Massive Attack, który zrobił kiedyś klip do wodu in My Blood mm -hmm. e, numeru i kto, w którym zagrała Rosamund Pike, e, którą można znać chociażby z Gone Girl mm. e, Davida Finchera. Tak. E, no to było to absolutne nawiązanie jeden do jeden do opętania Andrzeja Żuławskiego, o. gdzie Izabel Adziani, Adziani tak? e, tań, tańczy, jak ona przechodzi tym przejściem podziemnym Aha. i ona dostaje tam ten, takiego pierdolca. Szau, tak? No to Rosamund Pike dokładnie robi to samo, w sensie jest to oddanie hołdu e, trochę tej scenie e, a, a propos Andrzeja Żuławskiego. Tak. Żeby było śmieszniej, klip Został wypuszczony w dniu, w którym Andrzej Żuławski umarł. I to Co był absolutny mówisz? przypadek, absolutny przypadek, że oni to wypuścili w tym samym momencie. Czyli jakby zatrzymanie jego świata? No, trochę tak. Rozumiesz? trochę tak. No. W takim zupełnie komercyjnym wymiarze, który sobie no, trudno wyobrazić. No tak, jakbyś z dziadów jakiś element wrzucił do no, jakiegoś. Żartu, prawda? Tak, ale dobrze, to idąc tym tropem, no. jest gra komputerowa, Aha. która się nazywa Wiedźmin 3. No. I w Wiedźminie 3 są dziady. Mm. Jest właśnie tak. ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to co będzie, to co będzie? to będzie. Mm. Jest odprawianie dziadów właśnie w tym Wiedźminie, i trzeba tam ochraniać tę grupę, która odprawia te dziady przed potworami, które na, mm -hmm. nadchodzą dookoła. No. Więc ja kocham fo, tak zwane follow-upy, nawiązania do, do rzeczy no, czyli... z popkultury mhm. i, i też z kultury, właśnie sztuki. E, no, mnóstwo tego jest i to jest fantastyczne. No, uważasz, no, chyba, że jest że... się Patrykiem Wegą no, i tak. się no, Karawagia ale... wrzuca e, w swoje nowe filmy. W sensie udaje się, mhm. że Karawagia się wrzuca albo Bułhakowa. No to już jest, to jest inna bajka, ale wiesz, co jest y, fajne w tym, że jednak. Y... Potrzebny jest ten świat poprzedni, żeby istniał ten świat Jasne. dzisiejszy i udawanie, że po nas cho choćby potop, a przed nami nie było nic. No, jest po prostu absolutnie złudne i bardzo yy, no, ograniczające. Ale wiesz co, to jest też trochę tak i ja się na przykład strasznie wkurwiam, no. kiedy ktoś na przykład mówi, że no nie, ta młodzież dzisiaj, my to mieliśmy, my to no mieliśmy tak. war wartości, tak. my to mieliśmy literaturę, mm. my to mieliśmy mm -hmm. ambitne filmy, a ta młodzież ma gówno, głupoty i tak dalej. I to jest gówno prawda, bo... Yy, Tamte rzeczy, które tam ci ludzie mieli, które uważali na przykład za komercyjne i tak dalej, które im pasowali 20-30 lat wcześniej, tak. to tamto poprzednie pokolenie mm -hmm. mówiło dokładnie to samo, co ci ludzie w tym momencie. No właśnie, ta powtarzalność jak gdyby, tej, tej historii. Nie. Natomiast mnie bardziej chodzi o takie absolutne negowanie, że przed nami nie było nic i właśnie zaczyna od początku. Tabula rasa. No. To jest absolutnie, to, to jest wywalanie, bo przecież chociażby język, którym się posługujemy, mimo wszystko, że jest dużo nowomowy i tak dalej, i tak dalej. I wtrąceń angielszczyzny dodatkowej i tak dalej, która jest uzupełnieniem naszego tak, języka. Tak, kontrol freaki jest... na przykład. No, no chociażby, <gry> prawda? Tak, i friki, kontrol, tak. Ale to jest ewolucja, ale też y, przecież mamy w naszym polskim języku, w słowach, które uznajemy za takie absolutnie polskie, mamy strasznie dużo na przykład naleciałości rosyjskich. No, francuskiej. francuskich, no, czeskich rzeczy. Też, no no dokładnie. oczywiście, no, no nie jest, jesteśmy na globalną wioską, mówię jako ludzkość, i zawsze. Zawsze byliśmy tylko te podziały by inaczej wtedy wyglądały i te możliwości przerzucania się tymi swoimi dorobkami, że tak powiem cywilizacyjnymi były no, trudniejsze. Dzisiaj one są właściwie my jesteśmy bez granic, prawda? Ale nie chodzi mi o takie faktyczne granice, tylko też by o technologię, tak, która tak. nas zupełnie znaczy z jednej strony troszeczkę pozbawia jakby takich cech charakterystycznych dla czegoś, ale też dodaje nam pewnych cech, które przetwarzamy trochę mimo wszystko przez mental, chociażby historyczny, który jest o, jakby w naszej, w naszej osobowości. Strasznie e, żeśmy się pegazem zrobili e, tak, w tej Tak, rozmowie. zaraz ten koń tak. powinny mu się nogi połamać. Tak, 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 tak. Ja myślę, że on się za chwileczkę wypierdoli ale kompletnie. Mi, wiesz, i tutaj Mi chodzi w... bardziej o to też, mm. że z jednej strony, skoro mamy taki przepływ informacji, to jest z jednej strony fantastyczna rzecz, bo możesz sobie, nie wiem, posłuchać muzyków z Zanzibaru, tak. których nigdy w życiu byś Oczywiście nie, nie usłyszała. Ale nie, nie usłyszała. Nie, nie posłuchał. E, natomiast z drugiej strony mamy straczkę informacyjną e, i też tak. absolutnie e, galopujące fake newsy, tak. które się pojawiają. Więc z jednej strony ten dostęp do tego, że każdy A. może sobie coś sprawdzić, powoduje też, że ludzie później się utwierdzają w swoim głupim przekonaniu, że mają rację. No tak, i y, wiesz, i umiejętność jakby gra, rozgraniczania tego jest bardzo też trudna, bo y, to są tak mocne przekazy, i one tak bardzo działają na naszą podświadomość, wiesz, na nasze niedoskonałości lu, również, na nasze zapotrzebowanie tu i teraz, y, że czegoś koniecznie chcemy takiego, i próbujemy się utwierdzać właśnie w tym, że to jest y, jedyna prawda i, i skończona, właśnie to rozgraniczanie. Nie chodzi mi tylko y, też o tolerancję wobec tych zjawisk, ale również o umiejętność segregacji. Tak. E, I, segregacja jest ważna tak. i nie, nie mówimy tylko o śmieciach, ale tak. generalnie o informacyjnych śmieciach. Tylko, że za chwilę być może dojdzie do tego momentu, e, że będziemy już tak bardzo przeczuleni, że nie będziemy wierzyli w nic, co będziemy widzieli Dokładnie. W dokładnie zaczniemy być właśnie, ta, izolować się coraz bardziej, wchodzić w te swoje tak zwane bańki y, 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 zaistnienia. I zwróć uwagę, że te bańki, znaczy moim, moje, to jest taki takie zdanie, że one się są coraz mniej pojemne. Mhm. Jest nas coraz mniej w tych ba bańkach. Oczywiście, jest coraz więcej baniek po prostu. Tak, i jest coraz więcej baniek i taki świat teraz wyobraziłam sobie popatrz na sufit. E, tutaj jest bardzo fajny sufit, tak mi się on. Się jakoś, ten na niebiesko podświetlony. Ten na niebiesko podświetlony. To są takie no, te, te prostokąciki i tak dalej, one mają jakieś tam zawartości. Ale jak zaczynamy na nie tak patrzeć e, ogólnie, to właściwie nic nie widzimy. Ale jak zaczynasz uszczegóławiać swoje spojrzenie, to możesz na chwileczkę się zatrzymać na którymś z, po, z tych punktów i zastanowić się, co w nim w środku jest. <grym> ale oczywiście to, to. Tak, pomyślałam o tych bańkach, wiesz, że tak, ja, ja mam inaczej, no. ale bardzo podobnie, analogicznie nawiązując, bo to Aha. wygląda jak taka mapa miasta to, e, tak, generalnie. Tak, tak, takiego e, świata, który się trochę rozpiernicza, popatrz, tak, po tak, drodze tak, gdzieś tak. tam. Tutaj, no, tutaj. Jest to taki Nowy Jork z mniejszymi wieżowcami. No, no, no. no. E, natomiast ja zawsze, jak się przychadzam po Warszawie i mhm. sobie gdzieś tam e, no idę sobie przez miasto, bo bardzo lubię chodzić po mieście wieczorami i tak dalej. I patrzeć w okna też? E, tak, I ale ja też... nie patrzeć w okna, tylko sobie wyobrażać. E, tak, mhm. I wyobrażam sobie, ile, że tam jest Ile tam jest historii? Tak. W każdym z tych mieszkań jest ktoś, kto ma historię do opowiedzenia, i każda z tych historii człowiek sobie myśli, mi się nic ciekawego w życiu nie przydarzyło, a właśnie główno prawda, może właśnie y, dla ciebie, tobie to się nic, wydaje, że to, to nic nie To nic, to jest dużo więcej y, dla tych innych, ale wiesz, y, w dawnych czasach było bardzo dużo tramwaj, teraz jest trochę mniej. Y, ja jestem z takiego miasta, w którym tramwaje były bardzo ważne, bo, bo też miasto było tramwajowe mocno. San Francisco. No oczywiście, <laughs> w, wyłącznie. Na pewno pochodzę. nie Zielona Góra, bo tam nie ma tramwajów. Ale, <laughs> no, a, dzięki, dzięki, nie, nie, nie pamiętałam. Jakoś San Francisco mi bliższe. E, słuchaj... E, kompletnie nieprawda, żeby nie było. Jasne. Słuchaj, no i w, czasem tam wracałam sobie z za jakichś zajęć koło godziny 23 i była taka ulica, która, ta, tak, tak były budynki położone, bo to stare budynki, tak ułożone, że bardzo dokładnie widziałeś partery, bardzo dokładnie mhm. z, tej, z tego tramwaju. I uwielbiamy, jak ten tramwaj się zatrzymywał, bo coś mu się zepsuło na przykład, no. bo mogłam sobie bezkarnie obejrzeć troszeczkę dłużej za tymi firankami, które nie były takie absolutnie, wiesz, no teraz to są, wiesz, rolety i tak dalej, Jasne. kiedyś tego nie było. Tak i, i, I tak widziałam, jak taki pan w podkoszulku, wiesz, siadał, pił, siedział, pił jakieś piwo, podchodziła do niego pani w jakimś na, dziwnym nakryciu głowy, co to było, jakimś szczepkiem czy czymś takim i na przykład się nad nim nachylała i on ją odtrącał i tak wy, wyobrażałam History sobie, małżeńskie. wiesz, tak i od, tak sobie wyobrażałam te tragedie współżycia, współistnienia, to Brzmi ludzi. trochę jak serial Klan. No słuchaj, ale nie, to jeszcze gorzej brzmi. Naprawdę, to jeszcze, to, to, były, to, to nie, w ogóle nie był, to nawet nie był taki czas. Dokładnie, ale coś takiego, ale tak bardzo głęboko o ludziach. Wiesz, o tym, e, o szczęściu albo braku. Mhm. I e, wprawdzie mieli mieszkanie. To znaczy mieli ten dach. Tylko czy to było ich mieszkanie i tak dalej. I bardzo sobie... E, tak kombinowałam, jakby można było ich odtworzyć sobie kiedyś. I wiesz, że to jest trudne. E, odtworzenie ludzi? No. Odtworzenie. Naukowcy próbują. No właśnie, to, to znaczy to mnie daleko do naukowca, ale e, też miałam takie próby e, takiego pomyślenia sobie o środku człowieka. W jakimś. To taki portret rodziny wewnętrznej był taki wybitny film, mhm. em, który... ale to zupełnie. Ale dlaczego mi się to z tramwajem skojarzyło? W ogóle nie wiem dlaczego. Tramwaj zwany pożądaniem. Dzięki, dał kiedyś nam to. I w ogóle. A Stella! Ale co chciałem dodać do tego? Byłem jakiś czas temu w Holandii i w Szwecji. I tam nikt nie używa zasłon. Tam. Tam jest tak, na przykład A, są. Tak, w Amsterdamie też to zobaczyłam. Dokładnie, tak. w Amsterdamie. Tak. Partery, tam jest. Tak. Masz na to patrzeć. Tak. O to chodzi, to jest że masz jak zobaczyć. Cena, nie? Tak, dokładnie. Jak cena, kurna, jakie to super. Tak, miałam też to wrażenie, bo te okna są jeszcze takie wielkie, nie jak witryny. Dokładnie, bo oni. Właśnie wręcz jest tam tak. wskazane, żeby pokazać innym, jak się powinno żyć, i że nie masz nic do ukrycia teoretycznie. Albo jak się, jak się żyje, nawet nie jak się powinno, to tak. po prostu jak się żyje bez tej ocenności, uh -huh. a masz y, takie poczucie, że jesteś oceniany i to cię w, w jakiś sposób albo układa w jedną, albo w drugą stronę, myślisz w nie, ogóle o tym? Nie, nie, ja już przeszedłem głęboko. ten etap dawno temu. Uh -huh. Temat y, przejmowania się ocenianiem jakimkolwiek. Uh -huh. Ja się nie przejmuję, bo ja. Swoją wartość znam, a wiem doskonale jacy są ludzie, no przede wszystkim w internecie, kiedy mogą zachować jakąś tam względną anonimowość. anonimowość. Tak. Względną, bo jednak czasami podpisują się imieniem i nazwiskiem, Aha. myśląc, że jednak pisząc coś przez, nie wiem, Facebooka, Instagram czy YouTube'a, mhm. to że jednak są w jakiś sposób troszeczkę anonimowi. Inaczej wtedy może są jakąś postacią odgrywaną, mhm. bo ja też wiem. Jak to jest z zakładaniem masek? No jeżeli zakłada się maskę, to tak. można się stać kim się chce. I wtedy dużo łatwiej nam przychodzi, przychodzą pewne rzeczy, e, które możemy robić. No, takim przykładem był zawsze dla mnie Szymon Majewski, który mm -hmm. e, 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 kiedyś udawał Eundwarda Ońskiego. I on mm -hmm. nam zawsze mówił, że w momencie, w którym e, dolepiają mu e, brodawkę mm -hmm. do twarzy, e, liżą mu włosy do tyłu, mm -hmm. wkładają mu e, e, sztuczną szczękę, mm -hmm. to on się zamienia w inną postać i może sobie pozwolić na dużo więcej. Więc mm -hmm. ci ludzie myślę, że mają tak samo, kiedy mają ten ekran komputera e, czy też telefonu i mogą cokolwiek napisać. Mnie już przestały boleć w ogóle te rzeczy. Bo ja doskonale wiem, że nawet gdybym zrobił najlepszą rzecz na świecie nawet gdyby ona była ogólnie uznana za najlepszą mm. rzecz na świecie, to i tak znajdzie się ktoś, kto to schejtuje, kto powie, że jest to chujowe, gówniane i że do niczego się nie nadaje. I tak jest zawsze, a też pamiętajmy o tym, że. Łaska pańska na pstrym koniu, no, jakby. Oczywiście. Dzisiaj masz tak, jutro masz tak. I twoje pięć minut to jest tylko twoje pięć minut, a szósta i siódma minuta nie należy do ciebie. Dokładnie. No po prostu to, to w ten sposób jest. Ale y, rozumiem, że niekoniecznie uważasz, że wszystko, co jest powiedziane wprost, na przykład, na przykład w ocennie, y, y, jest absolutnie do, do wyrzucenia do kosza, bo czasem z uwagi ta, takiej negatywnej, ale opakowanej serdecznie. Wynik mogą wynikać bardzo dobre rzeczy. Jasne, a to, co nas. mówisz, to teraz znowu użyję angielskiego no. sformułowania, jest to passive aggressive. Aha. bardzo często. czyli Jest, jest ktoś pasywno-agresywny. Tak. Czyli na przykład wiesz, bardzo dobrą rzecz zrobiłeś, ale wiesz co, przeszkadzają mi trochę te twoje tłuste włosy. Mm -hmm. Załóżmy. No ale <laughs> to tak jest na przykład... tego typu uwagi, ale ja wiem o czym mm -hmm. mówisz. Mm -hmm. y y bo trzeba rozróżnić też umiejętnie, ale to też trzeba się nauczyć y tej cechy. Y konstruktywną krytykę tak. od y zwykłego hejtu i trollingu, który ktoś y gdzieś. Tam uskutecznia. Mm -hmm. Bo wiadomo, że Ktoś, kto jest przewrażliwiony na swoim punkcie i ma zbyt mocne, wysokie ego, to on nawet tej konstruktywnej krytyki nie zrozumie, tylko pomyśli sobie, że to jest właśnie hejt w jego stronę, że to jest, że to jest mowa nienawiści. Mm -hmm. A tak naprawdę no jest to krytyka, po prostu zobacz, słuchaj, to robisz źle, mm -hmm. ja nie mam do ciebie problemu, tylko możesz to robić lepiej albo możesz to robić dobrze. Mm -hmm. no. To widzisz, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób się przekazuje taką, taką informację. Są pewne dziedziny sztuki, które są sztukami, że tak powiem, współistniejących. Osób i no, zależy to wspólnie od nas, jaki będzie miał efekt ten, ten twór, którego, że tak powiem, który wyprodukujemy, brzydko mówiąc, czyli no, który zaistnieje. I jest konieczność wymiany tego zdania i, i negatywnego, i pozytywnego, i takiego, jakieś wątpliwości, żeby się Coś mogło zdarzyć. A bardzo często um, mają skłonność taką, szczególnie ja obserwuję tutaj u um, bardzo młodych ludzi, którzy są jeszcze bardzo nieodporni, ponieważ sami jeszcze nie wiedzą być może, kim do końca, znaczy do końca to się nigdy nie wie, ale kim się y, zaczyna być, y, odporni i, na, i nie wrażli, może mało wrażliwi na to, że ktoś robiąc jakąś uwagę, chce y, poruszyć Cię nawet cię sprowokować w pewnym sensie do intensyfikacji tak, swojego Tak robią reżyserzy dężenia. filmowi najczęściej. Oczywiście, bo inaczej nie ma, nie, nie ma możliwości na, na żaden progres, nic się nie zdarzy. No, takim, taką są tylko, że potem oni są y, w tym y, społeczeństwie, które później powstaje tym takim woke culture, tak. czyli tej obudzonej, mm -hmm. y, obudzonych ludzi, no to są uznawani za tyranów i despotów. No weźmy takiego stanu Jakubrika, który no, tak. przecież dojechał tak totalnie tą Shelley du Duval, E, razem z Jackiem Nicholsonem dojechali ją psychicznie. W e, ja na przykład uważałem, oglądając no. Lśnienie, że Shelley Duvall jest jedną z najgorszych aktorek na świecie. Kiedy pierwszy raz to widziałem. Kiedy Aha. drugi, znaczy kiedy drugi, kiedy kolejny już Kla raz, raz, raz to zobaczyłem, to absolutnie doceniłem to, w jaki sposób ona gra, bo ona naprawdę gra przerażoną osobę, która wręcz zapomniała, jak się dobrze gra, bo jest tak przerażona. Mhm. I, I ten efekt był im potrzebny. Dokładnie tak. No, no wiesz, no możemy też mówić tutaj o ostatnim Tangu w Paryżu i Marlonie Brando i wykorzystywaniu tej Schneider. No w, tak, teraz jesteśmy na tym Wręcz etapie. gwałcie mm, na tak. niej, tak mm. naprawdę. I, i tam, są, tam są przeróżne rzeczy, ale wiadomo jest, że trzeba to też wiedzieć, jak dawkować i jak nie przegiąć pały, mm. żeby komuś dać uwagę, taką, która go poruszy, która poruszy mm. coś w nim i spowoduje, że on zacznie robić to jeszcze lepiej, w sensie, no, obudzić w nim tę osobę, która tam drzemie. Mhm. I, i to, wiesz, to jest bardzo, to w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo specjalny, nawet nie trudny, tylko bardzo specjalny temat, bo y, też wyporność każdego człowieka jest zupełnie inna i na innym poziomie się zaczyna i kończy. Mhm, jasne. Y, Wyporność, odporność. E, ta, dla mnie taką bazą, żeby, to się, żeby się mogło udać to współistnienie z innymi, e, taką bazą jest to, czym sam dla siebie jesteś. Mhm. E, I też droga, <grym> którą musisz przejść, żebyś się o tym dowiedział człowieku czy jesteś facetem, czy jesteś kobietą, czy jesteś kimkolwiek innym, istotą na pewno żywą, jest bardzo, bardzo też obarczona tym wszystkim, z czym w ogóle idziesz przez życie, od dzieciństwa. Czy, czym jesteś, kim, kim, czym jesteś wypełniany. Czym skorupka za młodu na świętnie? Dokładnie tak, ujmując to już tak bardzo tak. Że tak powiem, literacko. To gdzieś tak jest, ale ten, ten wektor pozytywu, jeśli jest w nas, to dużo więcej rzeczy jesteśmy w stanie i przyjąć, i odeprzeć, i wykorzystać, prawda? Jeżeli się ym, sami czujemy jakby gotowi na to, żeby przyjmować różnego rodzaju odruchy, yy, że tak powiem. Które ktoś inny ewakuuje z siebie w naszym kierunku. No wiesz, mamy ten wyświechtany trochę już frazes, który wisi na banerach wielu ludzi i też na tatuażach mhm. wielu osób. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, więc no tak. czasami to jest bardzo rzecz, która jest absolutnie ważna i należy ją zrozumieć. Natomiast wydaje mi się, że ona przeszła tak bardzo już do mainstreamu, tak. że jest uznawana za coś wręcz. Takiego, y, y, Jezus, y, pamfletowego. No. Dosyć, dosyć, tak. I teraz jakby tak bardzo powoli to y, przeczytać dogłębnie, że co mnie nie zabije nie do końca, tak, to mnie wzmocni. I teraz trzeba było każdy z tych elementów bardzo rozebrać na, wiesz, podzielić na te, na, na te czynniki pierwsze, porozbierać, żeby dojść do tego sedna. Y, czy to jest na pewno prawda? Albo że to jest na pewno prawda. Mhm. A poza tym pojęcie prawdy też jest względne. A, no I właśnie. oczywiście, że też każdy ma swoją prawdę i też jednego coś jednak zabije, a nie wzmocni. Tak, <laughs> tak. Bo może tak być. Albo osłabi tak, że on już po prostu nie będzie się w stanie nie pod, że się nie stanąć i stawić czoła czemukolwiek. nie? Dokładnie. A powiedz mi, a w, w, w dziedzinie reżyserii, to w, w jakim aspekcie ta reżyseria się u Ciebie, że tak powiem, no, u mnie? Dzieje, tak. Ja Różne rzeczy. Ja pamiętam, zaczynałem mając lat 14 i tworząc pa parodię drużyny A mhm. e, w sposób taki, że na VHS-ie po prostu nagrywaliśmy e, większość rzeczy. I reżyseria u mnie e, zaczęła się w ogóle zainteresowanie reżyserią, jakąkolwiek, kiedy sobie postanowiłem, kim chcę w życiu zostać. Aha. Zaczęło się w wieku 13 lat, kiedy ojciec mnie przymusił do tego, żebym przeczytał złego Leopolda Tyrmanda. O. I to ja, bardzo. ja wtedy wcześnie? się bardzo broniłem przed tą mm. książką, bo przez 50 stron jest tam kurwa opis targowiska. Nie wiedziałeś w ogóle Pazaru Różyckiego mm. i tak dalej. I mi, mi to trochę nie pasowało, bo tam ta fabuła nie była popchnięta mocno do przodu. Uh -huh. To nie było takie, że nagle dostajesz tym i po prostu w jakich, tym nie jesteś tak, Podob jakoś, tak. Podobnie się zaczyna władca pierścieni tak. też Fellowship of the Ring. Tak. Zaczyna się bardzo podobnie, bo też chyba przez 100 stron oni jeszcze nie wyruszyli z tego Szajer więc... Wszystko jest w miejscu, jak gdyby tak, stoi, Tak, tak. No i w tym e, Tyrmandzie, w tym złym, mhm. jest tak, dokładnie mamy Ma, Martę, e, mamy Halskiego, mhm. mamy e, no tutaj Juliusza Kalodonta, tutaj się pojawia komisarz Dziarski itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja w końcu się przemogłem chyba po roku i przeczytałem w końcu tego złego i się zakochałem i wtedy sobie postanowiłem, że zostanę reżyserem po to, żeby zekranizować tego złego. A! i 10 lat temu, właściwie 12 lat temu prawie się udało. Oh. <gry> tylko byłem nie, nie, nie miałem być reżyserem tego, tylko napisałem scenariusz. I e no i się prawie udało, no ale niestety ze względu na prawa na dziedzica Matthew Tyrmanda i tak dalej to nie wyszło. Więc e Ale to chyba zrobili coś? To nikt, nikt nic nie, nie zrobił. Nie nikt, nikt nie My zrobił robiliśmy to z Saverem Żuławskim no. przez e no Aha! Przez trzy lata. To się no. zaczęło, tak. Pamiętam ten, 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 że tak powiem, epizod. Tak, był. Zaczęliśmy A -a. castingi, znaczy castingi. My skastingowaliśmy już właściwie większość osób. Aha. Mieliśmy habiora, mieliśmy no. no różne osoby mieliśmy, no i w tym momencie się wszystko zesrało i trzeba było przerwać. I w ogóle z terbanem jest tak, że tego się nie da? Tak. Jest, Miało to jeszcze 5 lat temu powstawać, miał to finansować z tego, co pamiętam wprost. E, tylko że właściciel wprost poszedł siedzieć wówczas. To by to to chciało zacząć. No. No, zaczęły się po prostu różne z tym jazdy mhm. i niestety nie doszło do skutku. Natomiast to był dla mnie takie. Takie to jest moje nemezis trochę. Mm -hmm. Z jednej strony, bo ja kocham tę książkę i tak strasznie chciałbym ją przekuć w serial albo film mm -hmm. i zrobić coś z nią, bo no... ale myślisz, że to będzie niemożliwe, że to jest aż tak te prawa um, no. Ch chronione? Prawa ma rodzina. A rodziną jest tylko Mary Ellen Tyrmandt i Matthew Tyrmandt, no jeszcze tam siostra. Więc... A dlaczego oni tego nie chcą? Powiedz. Nie wiem. Ja nie wiem. Ja rozmawiałem ja z Matthew też osobiście i generalnie z nim da się dogadać i to całkiem spoko, tylko... To jest kwestia też producentów, chodzenia po producentach. No, tak, tak, tak. no teraz Matthew e, robił, e, robili ekranizację Filipa. Tak. E, I zrobili akson, to zro, zrobił Michał Kwieciński, tak, wiem, i napisał scenariusz. Tak, 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 Michał. To e, robił. Więc teraz był nawet w tym. <laughs> Jak były orły, to mi się strasznie podoba, że on był jako odkrycie roku. Tak. Michał Kwieciński, który nie robił, no, był jako odkrycie wiesz, roku. No, i omówmy się jest już z, z epoki reżyserów, z tamtego, że tak powiem, czasu. No dokładnie, Mocno. więc jest to. E, U nas się odkrywa, z ale to, ale to moim zdaniem też z drugiej strony ale jest, to jest świetne i ja fantastyczne. Też po powiedzieć. To jest super, ponieważ zawsze możesz być odkryty. Popatrz ile przed tobą. Dokładnie Może tak. ten tyrmant nawet ci gdzieś tam wiesz, się tak powiem, zakomponuje. Oczywiście on już będzie innym Tyrmandem niż ten, którego miałeś w głowie 5 no, czy 8 lat temu. No to jest. Ale aż mnie to dziwi, bo przecież wydawałoby się, że taka rodzina by chciała, żeby ten człowiek ze swoim. Przesłaniem, jakkolwiek by tego nie nazywać, jakby istniał w, w jakiejś e, przestrzeni naszego no no świata. To jest jednak. Kultowa książka. No właśnie. E, przynajmniej była w latach 50., w późniejszych okresach też. Pamiętam, jak mi mama mówiła, Aha. że czytała Tyrmanda. Moja mama jest rocznik 4.9, tata był tak. rocznik 4.4. E, I mama mówiła, że jak czytała tego Tyrmanda, jak czytała tego złego, to ona sobie myślała, że ona będzie takim, e, takim mścicielem na ulicach tak. wtedy Katowic. E, I że będzie rozpierdalała tych wszystkich, wszystkich tych, złoczyńców i tak, tak dalej. Miała taką romantyczną wizję dosyć mocno w głowie. Jak to w... zwykle romantyczne u nas, nie? I w sumie tak się trochę stało, bo została sędzią. No, <laughs> więc, no więc to poniekąd to rozpierzenie, że tak powiem, świata następuje tak. w, jakimś, w jakimś tam aspekcie. Ale rzeczywiście ta, ta niemożność trochę jest dla mnie chociażby trochę dziwna. No, ale... Dla mnie jest dziwna, dla mnie jest też trochę może nie bolesna, mhm. ale no, odczuwam taki żal w sercu, że to nie powstaje, że ja tego nie robię, bo ja absolutnie chciałbym to zrobić. Kocham tę książkę, czytałem ją z 30 parę razy, znam ją na pamięć, znam wszystkie motywy, motywiki z tym związane i wiem doskonale, mam całą wizję tego, jak to powinno wyglądać i być zrobione. No widzisz, w radio się to udało, bo się tam y, chyba parę słuchowisk powstało, tak. więc być znaczy, może... by, była też sztuka teatralna. Y, sztuka teatralna, tak. Była na Pradze wystawiana y -y. w tym y, Jezu, nie Geringa w teatrze. Tylko jest. Geringa to też dobry teatr, <laughs> bardzo to. Ale on nie dzwonił do mnie, wiesz, dawno? <laughs> jak więc... się nazywał ten. Te te... ten yy... Ale ją sta ale, ale ja Stanów Zjednoczonych, tam, tam to był teatr? teatr po taki na A, w teatrze powszechnym? Nie, nie powszechnym. A nie powszechnym, takim małym teatrze. Nie, nie, a to może teatr powszechny jest. Powszechny? Powszechny czyjegoś, właśnie nie pamiętam. Powszechny, Hibnera. A to nie Hibnera. Imienia nie. Hibnera. No to mi chodziło. o. To, to, to teraz inny nie teatr, to nie wiem, w którym. Ale jakoś tak w teatrze wydawało mi się, że był dużo był dotykany. No słuchaj, kawce się udało, no bo może dlatego, że nie ma już żadnych. Żadnej rodziny. No tak. Prawda? Więc to, to czasem jest dobrze nie mieć rodziny. Ale może nie wszyscy wiedzieli o tym, że to jak się jest twórcą, to tak, może Tak, masz być... rację. Teatr powszechny imienia Zygmuntu Hy Hybnera. Oczywiście. No, tak, tak, tak. tak. tak, tak, tak. tak, tak. I oni tam, Hybna. Takie chybner, ale tutaj. to... Ale też byłeś blisko Geringa, bo też. No wiem. O, u, umlał tu za przeproszeniem funkcjonuje. Tak jest. Funkcjonuje. Boże, co my robimy? Sary, no ale dobra, nikt tego nie będzie słuchał, co my, o, o, no o czym my rozmawiamy, w związku z tym to nie ma większego znaczenia. Ale, ym, a co ci się udało zrobić? Co mi się udało tak. zrobić? Dziecko, Roz, które rozumiem. ma 15 lat. 14. Ile ma? 14,5. Boże, to emerytowane dziecko masz już no bardzo. Tak, za chwilę już będzie. To już za, czyta Tyrmanda, czekaj, czekaj, czyta trybandę, bo ty miałeś 13, jak byłeś Nie, zmuszany. nie czytał trybandę. Dlaczego tego tak. nie robisz? No właśnie, nie, bo ja go nie zemska. mogę zmuszać do czytania. Udało nam się go zmusić do przeczytania Salingera i do Buszującego w Zbożu. Obo! I I dał na... radę? Tak, i mu się bardzo podobało. No, widzisz? Tylko, że to już jest to pokolenie, które naprawdę mało czyta. Dzieciaki w tej chwili mało czytają, ale bo słuchają. bardziej się skupiają na innych aspektach. Ale on też robi inne fantastyczne rzeczy, no. Animuje, mm. robi animacje, mm -hmm. rysuje bardzo dużo i on idzie w tę stronę Aha, tak bardziej. Tak bardziej plastycznie? Bardziej plastycznie. I tak dalej, i tak dalej. Ja go nie będę zmuszał do czytania. Jeżeli będzie chciał, to sam odkryje to czytanie. Ja sam odkryłem czytanie pod tym kątem, no że. nie, 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 bo 13 lat miałeś i tata ci kazał przeczytać. To nie, pamięta. to tata mi kazał przeczytać złego, dlatego, bo za zauważył, że zacząłem czytać książki. A, rozumiem. E... to Najpierw zobaczył, że umiesz czytać Tak, a, a zacząłem potem czytać tego... od Grahama Mastertona. Graham a? Masterton, znaczy, ja się nauczyłem czytać jak miałem 4 lata w ogóle, bo mnie siostra przymuszała do może to prze była siostra, bo, przemoc w rodzinie? Trochę tak, bo była 8 Kurna. lat starsza e, i robiła mi taką szkołę i e, uczyła mnie czytać. I nauczyła mnie czytać, jak miałem 4 lata, uh -huh. a jak źle coś robiłem, to mnie zamykała w komórce, więc była przemoc. O Boże. Ale mamy już to z siostrą przepracowane i wyjaśnione. Słuchaj, jak ci powiem, chodzi o przemoc w rodzinie, to to jest e, rzecz. E, ktoś tam wszedł, ale już wyszedł. E, dobra, to jest, to jest bardzo charakterystyczne, ale wiesz co? Wiesz przynajmniej na czym polega przemoc. No tak. No. Znaczy, wiesz do pewnego stopnia. No tak, tak, ale to wi wiadomo było, że niektórzy ludzie mogą mieć po tym traumę, po tego typu rzeczach. No ja nie, e, więc. <laughs> by... Nie traktowałeś tego jako przepusta. Nie traktowałem zdaje się. tego jako traumę. W każdym razie no. e, i ja wtedy zacząłem czytać. Pamiętam, jak miałem gdzieś, no, z 12 lat, to wtedy odkryłem książki, e, bo też zdarzało mi się czytać, tylko w, strasznie wkurwiały mnie te szkolne lektury. No tak. ogniem, Znaczy, nie ogniem i mieczem, tylko Krzyżacy, Jusiękiewicz, Przede wszystkim tak nie, nie mogłem go znieść. Naprawdę, w pustyni, w puszczy mhm. bardzo mnie nie rajcowało. No wpuszczał cię, w puszczę. No tak, wpusz, wpuścił, wpuścił mnie. Cię A ja go trochę. spuściłem. No ale kino oglądałeś, tak? tak jak drugie. najbardziej. I jedno i drugie? Tak, jedno i, i drugie. Natomiast kino, e, znaczy w ogóle, e, jeżeli chodzi o filmy, mhm. to bardzo siedziałem w filmach, bardzo tak. kochałem filmy. Tak samo. Tymon, mój syn, Aha. siedzimy i codziennie oglądamy filmy. Po, zdarza nam się robić po 3-4 filmy dziennie i to takie w stylu, nie wiem, ojciec chrzestny. Wow. No tak, my idziemy w takie rejony tych wszystkich kultowych klasyków tak. i nie tylko oczywiście. I jemu się to podoba? I on się, on to, to, się to czuje, tak? Mm. On to uwielbia. Nie A czuje... czy gadacie w trakcie y, oglądania? Tak, jest coś takiego, że wiesz, nie chodzi mi o to, że zatrzymujecie obraz i, i przedyskutujecie, tylko że. że ale właśnie to czuje robimy. Rzemocję. Zatrzymujemy hmm. obraz i przedyskutujemy. Tak, Aha. w momencie, w którym na przykład próbuję wytłumaczyć mu jakąś scenę, tak. dlaczego tak jest, Aha. jaka jest metafora tego wszystkiego, ale on i tak wszystko bardzo rozumie. Dobrze, kuma, tak. E, więc... A jesteś czasem zaskoczony tym, co on do ciebie mówi? E, oczywiście, że tak. tak. tak wi widzę na przykład, że zrozumiał coś Zupełnie. bardziej niż ja na przykład zrozumiałem. Nie? Ja na przykład miałem błędny obraz e, interpretacji, chociaż nie ma. Czegoś takiego jak błędna interpretacja. Pokażę nie ma, nie ma. Ale załóżmy tego, co reżyser chciał raczej Aha. pokazać. I potem sobie myślę, ty, no w sumie, kurwa, masz rację, nie? Tak. To tak samo jak chcemy, co poeta chciał przez to powiedzieć, prawda? Bo to jest no, najgorsze. To jest... Jak mi e, na, na maturze tego nie robiłem, tak. aczkolwiek wrzuciłem na maturze wiersz jeden mhm. i był to wiersz Andrzeja Bursy, pantofelek. O! E, ale to tylko dlatego, bo My chciałem. Ale mamy miasteczka Bursy, no? no mam ma w dupie, mam ma, miasteczka. W dupie. Ma, ja tak samo mam w dupie, mam <laughs> miasteczka. Zdecydowanie. Usiłowałam coś z tym zrobić. Ale to trzeba przejść przez to wszystko, co jest wcześniej, żeby dojść do tego, że mam w dupie. No teraz no. ostatnio się Rojście pokazało. E jak mówi Dawid Ogrodnik, rozmawia z Andrzejem Sewerynem. I właśnie Andrzej Seweryn e cytuje mu mam w dupie małe miasteczka, no. a potem Dawid Ogrodnik o tym też, e te też wspomina. Natomiast ja bursy no. pantofelek, pantofelek użyłem, ale tylko po to, żeby użyć słowa skurwy synu na maturze. Aha. E żeby zacytować. To no już tak, pretekst, super, tak. No. więc tak zrobiłem. E więc. E Natomiast jak miałem wcześniej przed maturą takie rozmowy z Polonistą, Aha. to on mi na przykład mówił, no dobra, to teraz interpretuj tę na ten wiersz, nie? Aha. I ja mówię, no, ja mogę to zinterpretować, tylko co moja interpretacja ma tutaj do tego, chyba raczej chodzi panu o to, co chciał powiedzieć autor przez to, tak? Aha. No bo moja interpretacja jest zupełnie inna na przykład niż autora, a sam autor mógł siedzieć, nie wiem, na Kiblu i srać i po prostu Dokładnie. sobie wymyślić ten wiersz, no. No a poza tym, wiesz, no, na tym polega w ogóle pomysł na to, żeby napisać wiersz, żeby ten wiersz potem naprawdę istniał w głowach i tam w emocjach każdego czytelnika, czy tam, wiesz, słuchacza. Inaczej. Ja robię takie sobie ćwiczenia właśnie dotyczące interpretacji wolnej tak zwanej, totalnie to, y, pozbawione jakichkolwiek kontekstów, tak. żeby... Y, I uprzedzeń. I y, uprzedzeń, kontekstów, wiesz, y, no, takie czytanie ze zrozumieniem, ale ze zrozumieniem twoim, a nie ze zrozumieniem, które jest w, w jakiś sposób wymuszone pewnym stereotypem, który się ukazuje w jakichś tam e, schematach, jak należy to interpretować, tak. bo zupełnie inne emocje y, może budzić słowo dupa, dla ciebie, jak i dla mnie, i wypowiedziane w taki, a nie inny sposób. I, y, z kontekstem... Wystarczy zrobić z tego słowa anagram, i jest, już jest upad. Oczywiście. <grym> <grym> tak, dokładnie. <grym> Też pomyślałam o tym, że y, możemy. No, i tak dalej. My tutaj moglibyśmy bardzo głęboko w to wchodzić. No, w dupę a... można bardzo głęboko No, można się... możemy, możemy znaleźć się w Wielkiej Ciemnej również. A powiedz mi, a to co robisz w radio? Bo to jest radio, tak? Nie. A co to jest to rano? To telewizja taka. Aha, bardzo śniadaniowa, Ranebowskie, no tak szybko rano, ja tylko e, No to i, i czujesz się wolny? W sensie? No tam, jak, jak to jak znaczy, to wiesz, na pewno mówisz, nie mogę chujem rzucić tak sobie no rano sobie, po tak, prostu tak, tym tak. ludziom prosto w twarz. Tak, tym bardziej, że jest jeszcze niegotowy. Tak, e, no powiedzmy. No dobra, nie, 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 nie. Możemy e, ma, można rzucić no, oczywiście nie, no, rzeczywiście niegotowy. Oczywiście, <laughs> niegotowy uważa się za sprzedany. No, błagam cię. E, e, nie moglibyśmy e, tego, pro, no, tego programu prowadzić o tej porze, na pewno. Zdecydowanie nie. Moglibyśmy być e, ten Znam pewne granice, których przekraczać nie powinno się, ale też wielokrotnie zdarzało mi się przekraczać pewne granice dobrego i tak dalej. E, natomiast e, wiem, znam swoją rolę i tak dalej. Ja się też czuję dobrze w, tych, mm -hmm. w tego typu rzeczach, bo to nadal jestem ja. To nie jest, nie zakładam sobie maski kogoś innego, mm -hmm. tylko to nadal jestem ja. To tak samo jakbym przyszedł, nie wiem, do, do przedszkola po mm -hmm. mojego syna, to też bym nie rzucał chujami na lewo i na prawo. Oczywiście, bo nie, nie ma takiej konieczności, żeby wszędzie. Czasami jest e, swobodna, luźna rozmowa, to sobie można pozwolić na pewne rzeczy. A drażni cię głupota? O, Taka. Chuj. Głupota z swojego punktu widzenia. Tak, ale się też przyzwyczaiłem do Aha, tego. Aha, i umiesz y, y, ob, obchodzić ją w taki sposób, żeby ona była na przykład nawet y, w jaki sposób. Y, twórczo podobna. Jasne i też trochę ją no. rozumiem. Rozumiem ją na tej zasadzie, że nie każdy musi być po prostu tytanem intelektu, nie każdy musi być orłem i mhm. y, 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 y to wcale nie jest nic złego, no, tylko dobrze jest uświadamiać ludzi i próbować ich wyprowadzić z błędu no, i też czasami dobrze jest zejść z konia i popatrzeć na to z innej perspektywy. Oczywiście i nagle się żeby się nagle okazało, że, kurczę, że to Ty jesteś głupi. No. Nie ale w ogóle nie wiedziałam. Jak tak. powiedziałeś mi o tym, kim jestem, jeśli chodzi o tego flika... Kontrolującego, że tak powiem, to z jednej strony bardzo się ucieszyłam, że. Teraz tak pomyślałam o tym, kurczę, że bardzo się ucieszyłam, że to usłyszałam, a teraz się trochę zmartwiłam, że to zrozumiałam. Okay. Kurna, ale wiesz, co, tak właściwie to mogę powiedzieć, że to nie jest już moja sprawa, tylko tych, którzy mój, muszą mieć ze mną komunikację, ale z trzeciej strony, czy oni muszą mieć ze mną komunikację, jeśli ja nie do końca spełniam ich jakby oczekiwania, to oni mogą na przykład nie odebrać ode mnie telefonu, nie? To jest trochę tak, jak na przykład z klubami w Warszawie, mm -hmm. w których y, była kiedyś taka ostra selekcja, że szło się do jakiegoś klubu i się nie wiedziało, czy się wejdzie. I ja wychodziłem <noise> zawsze z założenia, że jeżeli ktoś mnie nie chce wpuścić do jakiegoś klubu, to znaczy, że ja wcale dobrze bym się tam nie bał. Oczywiście, ja tak samo bym pomyślała, jak ty, Słuchaj, to jest moja krew. No, moja krew. Słuchaj, Które? jak będziesz chciał się ze mną zobaczyć, to możemy to zrobić, bo te, ta ścianka się rusza, ale możemy oczywiście zostać w tej. Nie, ja bardzo chętnie bym zobaczył. Ja jestem akurat ciekaw rzeczy. Ja, ciekaw jesteś? A jak ci się podoba taka gadka przez y, y, ścianę czarną, Spoko. Za którą sobie wyobrażasz? Ale ona ci robi. Jest bez uprzedzeń oczywiście. Ja wiem, jaki jest zamysł tego typu rzeczy, że wtedy inaczej się otwieramy na człowieka, niż kiedy go widzimy. A myślisz, że tak myślę, jest? że tak może być. Myślę, że tak może być. Naprawdę? Że nie chodzi o sam Wygląd, tylko chodzi o samą taką fizyczną obecność i świadomość obecności. A myślisz, a czekaj, ale zanim to zrobimy, y, czy to twoim zdaniem, na twoją wyobraźnię, jak to działa, czy to może Twoim zdaniem bardziej pomagać, czy bardziej przeszkadzać, przeszkadzać Ym, kiedy się widzimy? To zależy od człowieka, absolutnie. Mi to ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. Może jesteś moją krwią, ty, ty jesteś moim synem, nie, nie a wiem. może jesteś moim bratem, a może jesteś moim, a może. Mm. Nie, już dalej nie będę brnęła okay, w to. Kim możesz być mo moim, bo możesz na przykład powiedzieć, że nie pożygasz się, jak się dowiesz. Ehm, więc, no nie, ale stary, naprawdę tam jest wiaderko. Nie wiem, czy widzisz, stoi tam za tobą. Za mną wiaderko. Tak, tak, ja wiaderko, to. Nie ma tu nic. Błagam cię, a wyobraźnia reżyserska? No, błagam cię, dlaczego jesteś taki prymitywny? Jestem, bo jestem prymitywny. No ja tak, wiem, ale no prawda. ale tu, ja tylko K dlatego, sobą... miała taką płytę. Ja... <laughs> ale ja tylko dlatego z tobą rozmawiam, bo jesteś prymitywny i na twoim tle wiesz. Tak, że lepiej się wypada wtedy. No oczywiście, oczywiście ja zaraz tak. wypadnę z, z koszyka. Słuchaj, możemy to sobie zrobić, ale możemy jeszcze pobrnąć, y, czy jest coś, o czym nigdy nie mówiłeś, a chciałbyś powiedzieć i póki mnie nie widzisz, to mi powiesz. Ja chyba o wszystkim mówiłem w swoim życiu. Naprawdę? Jesteś strasznie ja. gadatliwą babą. Jestem, jestem strasznie gadatliwy i mówię dużo o sobie, bo... No dużo że w życiu rzeczy przeżyłem różnych historii, o których lubię opowiadać Aha. I, e, No i, i tak jest. Po prostu. Mimo, że one nie, nie wszystkie są bardzo jakieś takie lukratywne i no, fajne, to prawda, nie? To prawda, to prawda. Ale po, jesteś otwarty na opowiadanie o takich właśnie, mówienie i na przykład um, takie nawet trochę samobiczowanie się w tym zemędzie, że zrobiłem coś takiego i z tego mam taki taki fan albo dzisiaj wiem o tym, że tutaj, ale się zdarzyło. Masz tak, że, że też potrafisz tak... Jasne, podchodzę mhm. do wszystkich swoich błędów, potknięć i tak dalej z dystansem, humorem i że no zdarzyło się, zrobiłem coś na przykład głupiego, chujowego mm. w swoim życiu i mm. trzeba po prostu zagryźć zęby i uśmiechnąć się, nawet, ale nie dlatego się uśmiechnąć, bo tak. społeczeństwo oczekuje tego, Jasne. że się uśmiechniesz, tylko dlatego, żeby wewnętrznie się do samego siebie uśmiechnąć Aha. i po prostu pójść dalej. A lubisz yy, celebrycić? Nie, chcę nie. tak celebrycić? Nie. Nie, 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 nie lubię nie. czegoś takiego. To nie, nie, nie jest dla mnie fan, że nie wiem, gdzieś sobie wychodzę i o Boże, teraz będę pod błyskiem fleszy, nie tak, podchodźcie tak. do mnie i. Jestem dosyć otwarty do ludzi. I bez względu na to, jakby z czym oni przychodzą, jesteś gotowy, to. Wiesz, zdarza mi się na przykład być wkurwionym na kogoś, kto do mnie przychodzi, Aha. ale to nie dlatego, że jestem wkurwiony na tę osobę, tylko na Aha. przykład jestem wkurwiony, bo jestem po prostu wkurwiony e, życiowo i. E, i zdarza mi się być niemiłym dla kogoś, ale to tylko dlatego, tak jakbym był niemiły, dla kogoś, będąc też kompletnie nieznaną postacią. Aha, A umiesz izolować taką emocję, na przykład, że masz tam z kimś no, jakąś janrę i tak dalej, i teraz no, jesteś, że tak powiem, publicznie. Tak, i trzeba poprowadzić i coś. I prowadzisz. Zagryzłem. Tak, ciekawa jestem bardzo, jak to. Czy musisz to bardzo nad tym panować, czy. Nie. Nie, jeżeli na przykład kogoś nie lubi i tak dalej, to mogę mu to jasno i wyraźnie powiedzieć w twarz, że go nie lubię, nawet na wizji. Mm -hmm. Natomiast... Jeżeli jest powód, żeby to mówić. Oczywiście, jeżeli jest nie powód, nie, 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 nie tak bez powodu. Tak. Natomiast jeżeli mówisz o tym, że na przykład nie wiem, mam zły humor mm -hmm. czy coś, no to jednak jak zapala się lampka i tak dalej, to wiem, że chcę wykonać swoją pracę po prostu profesjonalnie i po mm -hmm. prostu to robię. I w pewnym momencie ten zły humor nawet znika. Oczywiście. Więc... Czyli jak się dostosowujesz się tak, od środka do tej sytuacji, która jest i potrafisz te przeszkadzać? Karaluch, jak karaluch, od kawki. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. A wiesz, że to jest taka domena ludzi, którzy po prostu, tak, znaczy, to wiesz na pewno, ale ja sobie tak uświadamiam, to jeszcze bardziej, że to jakby świadczy też o tym, że jakby akceptujemy siebie w tym miejscu, w którym jesteśmy i dostosowujemy się tak naprawdę, w bardzo, na bardzo głębokim poziomie, do tej e, sytuacji i e, te oczekiwania, które mamy wobec tego drugiego człowieka, są też na tym właśnie głębokim poziomie chęci porozumienia się mimo wszystko. Jasne. I to jest i to jest super. To co, zrobimy sobie ścianę? Tak, zróbmy reveal tak zwany. Zróbmy sobie te ściany. Słuchaj, tak. Ja e, pa, patrz, masz no. kamerę, tę najbliższą siebie, to jest ta twoja, pewnie po twojej lewej, tak. e, czyli pierwsza z tej, a tutaj mamy mikrofon. I musimy trafić, tą e, ścianką e, w tę dziurę pomiędzy mikrofonem a kamerą. Robimy to? Czyli przesunąć, tak? No przesuwamy to, bo tu nie ma innego wyjścia, bo to nie jeździ. złej. To, to jest... Podniosę. Dasz radę? Ko, czuj, nie, nie zabij kamery. Poczekaj. Nie, nie tu, tu, tu pomiędzy dobra. tą kamerą a tą. Ta ta, tak, okej. ta kamera, ta twoja. Ta kamera. Oj, tylko... To. No to teraz kombinuj, synu. Jest na kablach. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Ewa Serwa, jestem aktor... ARKĄ! No, ale to, to sprawną, Ale patrz jaką sprawną, widziałeś? Jak? Widzę, widziałeś? Z wszystkim z refleksem i z, Ach, z gipkością. Z poczuciem totalnie sytuacji i wiem, że to wszystko kosztowało. Bardzo dobrze mi się gadało. A tobie? Kurczę blade, ale miałam takie wrażenie, że jesteś dojrzalszy niż yy, że jesteś starszy niż jesteś. Mam 40 lat. Naprawdę? No, czy siedzi... no w tym za miesiąc mam 40 jest Niesam... Niesamowite. To my jeszcze możemy sobie usiąść na chwileczkę, zaraz nas wykończycie. Bo wiesz, my nie mamy nic w uchu. Znaczy ja nie mam nic w uchu. Co mielibyśmy mieć coś? No, bo jak się na przykład prowadzi takie programy poranne czy cokolwiek w telewizji szczególnie, no to dostajesz w uż. Mam. Mam nawet takie. I jak to jest powiedz mi dla ciebie? Jak masz te informacje? Że Czasami mi to przeszkadza, jak, bo nie słyszę drugiej osoby, która mówi wtedy do mnie akurat, tak. ponieważ jest dialog. Znaczy ja nie mam problemu ze skupianiem się. Tak, i nie się uwagi, ok. Ale y, tylko zagłusza mi po prostu, jeżeli mam ucho, to wtedy nie słyszę za bardzo osoby, która mówi do mnie. Aha, że, to, że jest coś takiego. A to, że ktoś po, y, podrzuca powiedzmy, temat w trakcie i tak nie, dalej. Nie tematu mi nikt nie podrzuca. To, nikt. Y, no akurat w tym wypadku nie Nasi wydawcy po prostu mówią, że teraz będzie przerwa, teraz będzie coś tam, teraz. Y, tylko to są informacyjne. Rzeczy. Takie timingowe, żeby zamykać... jakie Natomiast, nie, nie, To ja jestem. Jest która była na uchu różnych ludzi. osobą, która była na uchu to ja mówiłem Aha. ludziom, co mają mówić na okay. przykład. Miałem, byłem budką suflera w pewnym momencie swojego życia. To jest dosyć, powiedziałabym. E, ale te, te, takie gesty, już teraz się takich gestów nie. Oczywiście, że jest. Po, są te gesty. Ja też mam taki epizod w swoim życiu. To było bardzo dawno. Ja jestem aktorką wyłącznie i nikim więcej. I ja chcę zostać w tym zdecydowanie. Ale prowadziłam przez moment taki program poradny bardzo dawno temu w telewizji. I e, to było bardzo dla mnie trudne, e, jakby jeżeli interlokutor i mm -hmm. ktoś to, kto przychodzi, był bardzo interesujący, żeby się zatrzymać. To była jedna z najtrudniejszych rzeczy. Zatrzymać, wiesz tego konia. Tak, i go... Dobra, za chwilkę, a teraz reklama. Tak. I to było tak, że czułam, że, wiesz, moje organy wewnętrzne do, 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 doznawały coś takiego, takiego przykurczu strasznego i nawet to było takie dla mnie bolesne. No, ale oczywiście. I jest... jest bardzo często tak, że rozmawiasz z kimś i po jego jednym zdaniu masz już kolejne pytanie, które odnosi się na przykład do tego pierwszego zdania i chce się tak. tak absolutnie zadać, tak. ale ta osoba mówi: i musisz już... się powstrzymać tak. przed wcięciem się. Tak, i y, oddalenie czasem tego, tej przestrzeni, hmm. y, żeby żeby wrócić do czegoś takiego, poza tym y, ta, ta tak zwana biegunka myśli yes. i ten kontroling, który też tak się... Wiesz, ja jestem przyzwyczajona do kontrolingu, jak się pewnie domyślasz, bo wszystko, co się dzieje jakby na planie czy dzieje się w teatrze, no jest kontrolowane. W filmie jest troszeczkę inaczej, bo jest zawsze szansa na to, że coś możemy zrobić inaczej. W teatrze takiej szansy nie ma, jest zero-jedynkowe działanie i za każdym razem to jest inne. I jak mi ktoś mówi, nie nudzi ci się, jak tam że coś się powtarza wielokrotnie, że masz ten, ten sam przebieg, jeżeli chodzi o literaturę samą, to, czyli to, co masz nauczone, ale w zależności od tego, też jaka jest ta odbiorcza publiczność, mm -hmm. też troszeczkę inaczej akcenty układasz, i z dnia na dzień to się może wywalać, ale nie możesz wywalić tego w sytuacji y, tej społecznej. Ja, y, z tym, I ten kontroling, myślę, bardzo nam się mocno y, y, jakby przenosi też na na nasz żywot po prostu. Że podda poddawani takiemu treningowi i też treningowi tego, że uderzenia w twarz i prostowania tej twarzy, też ten trening w jest bardzo mocny. Nastawienia. Nie, to jest takie, takie super. No, bar bardzo to było takie, takie specjalne. Ta ściana mi się, wiesz, mnie się podoba ta ściana. Ranka w ciemno. Tak, tak to sobie też nazwałam, jak żeśmy dochodzili do tego, do tego momentu, że, żeby się jakoś, jakoś się zmieścić. No to my dziękujemy. Free jesteśmy, a wy jesteście z tym, co nam się zdarzyło. Możecie je sobie jeszcze raz puścić. Ale bardzo uprzejmie zapraszamy. Tak, tak, tak. Głupoty nigdy dość. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczenia, pa. Wyłączyć kamery!